Keto Wtorek, odcinek 79. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiejszy odcinek tak naprawdę będzie taki dwukierunkowy, bo z jednej strony porozmawiamy sobie o tym, czy można w ogóle przytyć na keto i jak można to zrobić, więc kieruję go do tych osób, które chcą przytyć, a nie mogą. I zazwyczaj mówi się, że keto to nie jest dobre żywienie dla osób, które są za chude, wychudzone, bo jeszcze dodatkowo się chudnie. Więc porozmawiamy sobie o tym, jak na keto możesz przytyć. Ale z drugiej strony jest to film skierowany też do osób, które myślą, że na keto się nie da przytyć, a przekonały się, że jednak przytyły, mimo że nie chciały. Albo właśnie obawiają się tego, że może tak się to skończyć, więc do Was Wy też, myślę, z tego filmu coś dla siebie wyciągniecie. Także jedziemy z tematem. Po pierwsze, musimy sobie wyróżnić dwa etapy. Czas ketoadaptacji i później czas ketozy. I podczas adaptacji rzeczywiście przytycie nie jest łatwe, no bo wszystko się totalnie zmienia, my musimy się zaadaptować i nauczyć pewnych procesów. I w ogóle, jeżeli jesteś osobą, która chce schudnąć albo nie chce przytyć, to raczej ketoza w większości przypadków nie jest takim stylem żywienia, który by miał to promować czy sprawiać, że będziesz mieć efekty jojo, bo coś podjesz. Nie, na keto to wszystko jest takie na luzie. Natomiast, jeżeli już jesteśmy w ketozie, to rzeczywiście, jeżeli będziemy chcieć, albo jeżeli narobimy błędy, o których Wam zaraz powiem, to przytyć możemy. W pierwszej kolejności uważam, że jeżeli chcemy rzeczywiście przytyć, powinniśmy liczyć kalorie. Dlatego, że osoby, które są chude, a uwierzcie mi, to jest często dużo większy problem, niż żeby przytyć, niż żeby schudnąć, i ja pracuję też z takimi podopiecznymi, a zbyt duże wychudzenie organizmu, umówmy się, nie jest zdrowe, zatrzymuje miesiączkowanie u kobiet, sprawia, że nasze hormony niestety szwankują, może powodować problemy z osteoporozą, zbyt małą gęstością kości itd., itd., więc nie jest to dobry stan. Jeżeli zaczniesz liczyć kalorie i obliczysz swoje dzienne zapotrzebowanie, załóżmy, że to Twoje dzienne zapotrzebowanie wynosi 2000 kilokalorii, no to zwiększ delikatnie tą ilość kalorii spożywaną w ciągu dnia, może do 2200, 2400, nawet do 2500, i jakby nie bój się tego, że teraz nagle po prostu nabierzesz nie wiadomo jak i tkanka tłuszczowa, ta na przykład wiscelarna na brzuchu, której tak naprawdę nie chcemy, bo to nie w ten sposób chcemy przytyć, że ona Ci się nagle pojawi. Nie, ale zwiększ swoją kalorykę, no bo jeżeli będziesz jeść poniżej swojego bilansu kalorycznego, a możesz na ketozie właśnie nie odczuwać tak głodu, a jeszcze być może jesteś osobą, która się całe życie odchudzała i trochę przegięła w tą stronę takich zaburzeń odżywiania, więc po prostu Ty już nawet tego głodu tak nie odczuwasz, to rzeczywiście trzeba to kontrolować. A teraz, jeżeli jesteśmy osobą, która nie chce przytyć, to również uważajcie właśnie i czasem warto sobie wrócić do tego liczenia kalorii chociaż na chwilę, żeby zobaczyć, ile rzeczywiście ja tych kalorii potrzebuję. No bo jeżeli nie chcesz przytyć, ale Twoje zapotrzebowanie wynosi 2000 kalorii, a Ty ciągle będziesz jeść 2500, no to te 500 kilokalorii w jakiś sposób musi zostać zmagazynowane każdego dnia. A wbrew pozorom na keto nie jest trudno ten limit przekroczyć, ponieważ 1 gram tłuszczu to 9 kilokalorii. Ponad 2 razy więcej niż 1 gram białka, który ma 4 kilokalorie i tak samo węglowodany. Więc już nie mówiąc o tym, że tłuszcz jest, mniejsza ilość tłuszczu daje nam więcej kalorii, bo jedna łyżka oleju MCT to jest ponad 100 kalorii. A ile musielibyśmy, zobaczcie, zjeść węglowodanów, żeby sobie tych kalorii dostarczyć? To będzie pewnie cała miseczka jakiegoś na przykład ryżu, tak? Czy porcja mięsa. Więc ten tłuszcz po prostu jest dużo bardziej gęsty kalorycznie. Dlatego, jeżeli jesteś na keto i po prostu robisz sobie takie keto snaki, podżerasz orzechy, podżerasz masło orzechowe, które ma dużo kalorii, podjadasz tłuste sery, czy robisz sobie jeszcze fat bombsy, które ten tłuszcz ładują,
no to może się okazać, że Ty potrzebujesz 2000, ale Ty na lajcie po prostu jesz 4000 kalorii. Bo moi drodzy, pyszny serek mascarpone w 100 gramach ma około 400 kalorii. Jeżeli sobie w Biedronce czy w Lidlu kupicie to opakowanie 250 gramów serka mascarpone i zjecie je na deser, jeszcze do kawy kuloodpornej, która też ma kalorie, to Wy zjecie w tym serku 1000 kalorii. To jest naprawdę dużo. Tłusta śmietana 30 jest fantastyczna, oczywiście jeżeli nie mamy na nią alergii, co się niestety też często zdarza, ale ona również ma dużo kalorii, może nie aż 400 na 100 gram jak mascarpone, który tutaj bije rekordy, ale 300 gramów. Więc jak sobie będziesz codziennie dodawać kubeczek śmietany do swojej kawy, ale tak nie będziesz w ogóle na to zwracać uwagi i okaże się, że to jest te 300 kilokalorii więcej niż potrzebujesz, no to może się zacząć robić problem. I tu z kolei wracamy do osób, które chcą przytyć. Zobaczcie, możemy wybierać produkty, które właśnie będą gęste odżywczo, będą kaloryczne. Jeżeli chcesz przytyć, to na pewno też musisz podbić białko. Możesz też podbić spokojnie trochę węglowodany. Jeżeli chcesz pozostawiać w ketozie, no to do tego poziomu, do który to umożliwia. Natomiast tłuszcz jest mały objętościowo, bo często też osoby, które potrzebują przytyć, nie mogą jeść dużo, na przykład nie są w stanie, albo mają dodatkowo problemy z trawieniem, które powodują to, że nie możemy przytyć. Więc tłuszcz będzie bardziej kaloryczny w małej ilości, więc właśnie te fat bombsy, to masło orzechowe, może Ci bardzo pomóc w przytyciu. I tutaj też jest ważny czas, w którym jemy. I jeżeli chcesz przytyć, to owszem, stosowanie postów okresowych ogólnie jest prozdrowotne, ale ja bym tutaj nie robiła postów dłuższych niż 12-14 godzin. Rzeczywiście postaraj się od rana do wieczora, nawet jeżeli potrzebujesz to zjeść 4 czy 5 posiłków. Ja mam podopiecznych, którzy na początku właśnie takich, którzy na przykład są chorzy, wychudzeni albo mają jakieś problemy właśnie z wagą, ale na minusie są, to zaczynamy od 3, 4, nawet 5 posiłków, żeby małymi porcjami, ale jednak zwiększać tą ilość i tą kalorykę. Także to nie jest w tym wypadku nic złego. Natomiast na przykład raz na tydzień możesz sobie zrobić dłuższy post, jeżeli rzeczywiście zależy Ci na tej autofagii, chociaż sam stan ketozy tutaj powinien wystarczyć. I z drugiej strony, jeżeli nie chcesz przytyć, ale wieczorem po prostu siadasz przed Netflixem i wpieprzasz orzeszki, no to to też może nie być dobre i jednak wtedy tym bardziej tego okna żywieniowego właśnie warto się trzymać. I teraz dochodzimy do tego, że przytyć można różnie. Bo możesz się obżerać takimi keto fast foodami, to naprawdę nie jest trudne i nie do końca przytyć w taki sposób jak chcesz, bo po prostu nabierzesz tkanki tłuszczowej, tkanki tej właśnie wiscelarnej, która jest najbardziej niebezpieczna, bo ona jest tutaj w okolicach naszego brzucha, ona tak niefajnie otula nasze organy wewnętrzne i sprawia, że one mają coraz mniej miejsca i to nie jest dobre, ale można przytyć, bo zwiększamy swoją masę mięśniową i to na tym powinno nam przede wszystkim zależeć, chociaż też pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa nie jest zła, tkanka tłuszczowa jest nam wręcz potrzebna, kobiety zazwyczaj potrzebują jej więcej niż mężczyźni, nawet około 20% i to też jest w porządku. No i oczywiście pamiętajmy, że tak samo, żeby przytyć, jak i dla tych osób, które nie chcą przytyć, żeby schudnąć, bardzo ważne jest to, czy się wysypiasz. Czy ten sen jest jakościowy? O tym nagrałam kilka filmów, więc tam Was zapraszam. To jest naprawdę bardzo ważne, a często tego nie doceniamy. Rozwalony rytm dobowy może Ci po prostu wszystko zniszczyć. Wszystko. Nieważne, że trzymasz dietę. Nieważne. I tak samo wszystko Ci zniszczyć może stres, a raczej nie stres, tylko Twoja nieumiejętność radzenia sobie z nim. I to jest też coś, nad czym trzeba pracować. To jest nasza głowa, ale ona się bardzo mocno wiąże ze zdrowiem. Ja uważam, że wręcz od niej się wszystko zaczyna. Więc stres, sen, regeneracja to są ważne rzeczy. Jeżeli chcesz przytyć, musisz o to zadbać. Jeżeli nie chcesz przytyć, też musisz o to zadbać, bo to jest po prostu równowaga naszego organizmu, która jest niezbędna do tego, żeby było dobrze. Czy można przytyć na keto? Tak, można. Czy zawsze się tyje? Nie, nie tyje się zawsze. To wszystko zależy. I tutaj ja wiem, że są różne teorie, ale według mnie połączenie tych dwóch teorii jest najlepsze. To jest z jednej strony teoria kaloryki, czyli musisz jeść
odpowiednią ilość, żeby przytyć. I to jest bardzo ważne i warto na początku przynajmniej sobie to po prostu liczyć, nie wiem, zgrać Carb Managera, czy Fitatu, czy MyFitnessPala, cokolwiek, co Ci będzie liczyło tą kalorykę. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o naszych hormonach, które Ci uniemożliwią przytycie, jeżeli jesteś osobą zbyt szczupłą, ale też schudnięcie, jeżeli jesteś osobą, która po prostu tych kalorii ma, tych kilogramów ma trochę za dużo. Więc ta gospodarka hormonalna też musi być zaopiekowana. Wchodząc w stan ketozy, już opiekujesz się swoją gospodarką hormonalną, ale pamiętaj też o odpowiedniej ilości węglowodanów, bo ich nie może być przez kilka miesięcy poniżej 20 gramów, bo to nie będzie dobre. Z drugiej strony, jeżeli wejdziemy w ketozę, to właśnie glukoza, insulina nam spadnie, więc tutaj to wszystko się poprawi. Ale musisz się wysypiać, musisz się odpowiednio odżywiać, musisz się regenerować. Więc te wszystkie aspekty są ważne. Połącz kalorykę z hormonami. Jeżeli zrób sobie badania, jeżeli masz jakąś nierównowagę hormonalną, no to warto też o to zadbać. Prawdopodobnie będzie potrzebna tutaj też odpowiednia suplementacja przez jakiś czas. Więc to wszystko razem sprawi, że rzeczywiście na keto możesz przytyć, ale jeżeli nie chcesz, to po prostu też przypilnuj kalorii, nie obżeraj się fatbombsami i spokojnie nie przytyjesz. I myślę, że ketoza akurat jest bardzo dobra, zarówno do tego, żeby właśnie nie mieć efektu jojo, mimo że czasem wiadomo, że są odstępstwa, no ja też mam czasem jakieś odstępstwa i świat się nie wali, a z drugiej strony jest to dość łatwy sposób według mnie na to, żeby po prostu przytyć. Tylko pamiętajcie, że te rzeczy zazwyczaj zaczynają się rzeczywiście w naszej głowie i różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i tego typu sprawy to jest coś, z czym trzeba pracować mentalnie. A keto na pewno może nam i w tej mentalnej pracy, i w tym uzyskaniu tego satysfakcjonującego nas efektu, może nam w tym pomóc. Mi się już plączy język, więc to chyba tyle w temacie. Pozdrawiam Was ciepło, no i do zobaczenia za tydzień. Cześć!